Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku ze Spin Tires. Czy wy to słyszycie? Yep. Jesteśmy sobie obok elektrowni w Czarnobylu. Spin Tires, tak, testuję najnowszą mapkę, jak już pewnie wiecie, z opisu i tytułu filmu. I patrzcie teraz na to. Dostajemy uszkodzenia od radiacji. Oczywiście, jakby tutaj chodzi pewnie bardziej o kierowcę niż o ciężarówkę, ale tak, im dalej jedziemy w tamtą stronę, tym większe uszkodzenia i musimy sobie wrócić do garażu, żeby ciężarówkę naprawić, nie? Teraz sobie właśnie odkrywam ten teren i zwiedzam tutaj, zobaczę co tutaj jest. Ostatnio w Czarnobylu osobiście byłem w prawdziwym świecie i troszeczkę będę miał chyba rozeznanie w tym, co i jak tutaj wygląda. Spodziewam się, że będą jakieś znane miejsca z świata realnego. Będą jakieś znane miejsca ze świata realnego, jakiś tam plac zabaw widziałem w menu głównym. Można sobie zobaczyć, jak jest, jak się zaktualizuje grę do najnowszej wersji. Obecnie też w tym samym czasie, co nagrywam odcinek ze Spin Tires, nagrywam też odcinki z MudRunnera i jakby mam bezpośrednie porównanie tych obu gier, bo pewnie niektórzy są jakby skołowani, dlaczego dwie bardzo podobne gry wychodzą w tym samym czasie i są aktualizowane. No tutaj do Spin Tires wyszła aktualizacja i nowy dodatek. Kurde ty. Oh shit, oh shit. I koniec. Co teraz? Lipę mam. Przy okazji tak wygląda teraz menu główne. Merry Christmas. Mamy nową mapkę. Byłem tam, osobiście widziałem. Tylko, że ten diabelski myl chyba inaczej był ustawiony w stosunku do tej huślawki, ale to chyba nie ma znaczenia. Ciekawe, czy będzie Prypeć jakoś odwzorowana. No muszę zacząć mapę od nowa, bo zginąłem. Dobra. I tak, tutaj na samym początku mamy do odblokowania z tyłu. Jest taki wir, widzicie? Tak. W tym standardowym Spin Tires mamy taki dziwny wir, gdzie możemy sobie zajechać i czekaj, i możemy sobie odblokować wizję terenu. To przy okazji wam pokażę, jak to wygląda. No i tu mamy garaż, możemy sobie prawdopodobnie samochód jakoś tam wyposażyć w coś dodatkowego. Może jakiś, nie wiem, antyradiacyjny zestaw czy coś, albo naprawczy, nie wiem. No, na pewno naprawczy jakiś będzie, zobaczymy. Bo może coś nowego jest. Jest też jakiś darmowy dodatek do tej gry, który sobie pobrałem, który dodawał chyba jakiś jeden pojazd i może mapkę, nie jestem pewny. W każdym razie ta mapka kosztuje 17 zł. No i sprawdzimy, czy jest coś warta. Okej. Naprawiło mi uszkodzenia. Na samym początku mamy już odblokowany garaż. I teraz tutaj mamy parę możliwości. Flatbed. Okej. Garage Tools. Garage Trailer. Jak to wygląda? Czekaj, a to? Co to jest? Aha, okej, okay, to nas nie interesuje. A to... O, właśnie, to potrzebujemy. Hops. Hops. I hops. Będziemy sobie może odblokowywać ten teren. O, tak to wygląda, czyli fajny zestawik, podoba mi się. Okej, nie to chciałem, tu się światło włącza. Aha, bo to jest to, dobra. Pyk, jedziemy. Wow. Aha, tu się pojawia jakaś tam radiacja, nie wiem. Nie wiem, jak tą radiację mam wykryć. Okej, pokażę wam mapkę. Teraz sobie odblokowaliśmy parę rzeczy. Lumber, kiosk, okej, jakieś strzałki są. Dawno nie grałem w Original Game Spin Tires. Tutaj jest elektrownia za nami. Tak nie do końca mogę wam ją pokazać, dlatego że trochę dziwnie obraca się w tej grze kamerę w stosunku do MudRunnera. Nie jest to intuicyjne, to na pewno. I powiem wam, że jak sobie grałem w MudRunnera, to jest czysta przyjemność.
wystarczy mieć, tak jak ja siedzę sobie przy stanowisku, to wystarczy mieć pada tylko i właściwie obsłużysz całą grę, a tutaj niestety jest jak jest. Kamera jest. O, dopiero teraz sobie zmieniłem kamerkę. Można oczywiście sobie to ustawić, jak się tam trochę pogrzebie, ale tak. Czyli co, spodziewamy się jakichś tam ikonicznych miejsc, które będziemy mogli sobie zwiedzić. Spodziewamy się jakichś potworów, czy nie? Nie no, radiacja jest. Jest, jak widzieliście, mogłem od tego zginąć. To znaczy, zniszczyła nam się ciężarówka. W rzeczywistości to po prostu byśmy umarli, nie? Czyli kierowca ciężarówki by sobie wziął i umarł. Ale tutaj, Jezus, tą kamerą jest strasznie. Ops, jedziemy sobie tutaj. Właściwie to gdzie my jedziemy? Musimy sobie jakiś cel wyznaczyć, prawda? Mapka. Tu mamy różne miejsca do odkrycia. To może, skoro mamy już cały ten zestaw do odblokowywania garażu, to może do tego garażu po prostu sobie pojedźmy. Podejrzewam, że mapka nie będzie jakichś tam wielkich rozmiarów, będzie po prostu standardowa. Tutaj sobie przejedziemy, o. I potem do garażu. Dobra, spoko. Chcę tu zaznaczyć tylko. Żeby ciągle do tej mapki nie wychodzić, wiecie o co chodzi, nie? No i jedziemy. Mam nadzieję, że się uda jakoś to ogarnąć. Można było chyba jakoś oddalić kamerę. O, właśnie. Nie no, to teraz tak, dobra, jest lepiej. Jest troszeczkę lepiej. Jak z daleka mamy tą kamerę, to powinno być dobrze. Będę trochę więcej widział. To w sumie mogę wam pokazać tą elektrownię, która jest za nami. Właśnie to zamglone. Trochę tam widać. Musicie się domyślić, że tam jest, no. Nie no, jak się tam podjeżdża bliżej, to jest, no, ciężarówka się psuje i jest radiacja i jest lipa. A tą radiację trzeba uważać, no bo jej po prostu nie widać, nie? I jak wjeździesz gdzieś, gdzie zaczyna ci pykać, musisz stamtąd uciekać. Tutaj widzicie, w Spin Tiles mamy bardzo rozbudowaną i zaawansowaną nawigację, tak jak w ETS-ie. W ETS-ie też, jak masz rondo, to mówi ci babka na rondzie prosto. Ja oczywiście wykonuję jej polecenia bardzo dokładnie. Tutaj jest znaczek, o dobra, jednak można wykryć jakąś radiację. Patrzcie, tutaj jest znaczek z radiacją i wjeżdżam tutaj, co się staje? Ty, to jest czerwony las chyba, wiecie co to jest czerwony las? Tam do tej pory jest bardzo wysoka radiacja, e? A wiecie czemu? Ja wam powiem dlaczego. Bo tam opadały opary z elektrowni, w momencie kiedy zaraz po wybuchu, to się tam wszystko paliło, to te opary z tych płomieni, które gdzieś tam się unosiły, tak, to opadały właśnie na ten las i on został nazwany czerwonym lasem, bo od tej chyba radiacji nawet te drzewa, te liście od drzew są czerwone, tak jakoś chyba to było, ale nie wierzcie mi na słowo, sprawdźcie sobie to, bo nie jestem pewny. Raczej spodziewam się tutaj zrujnowanego terenu, ale wiecie co ja wam powiem? Tam ten teren, jak się jest nawet teraz... O, fuck. Nie przejedziemy. Hamuj, hamuj. Teraz jak tam byłem, we wrześniu chyba? Jakoś tak. To... Bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Oko Moskwy tu jest. Jedziemy tam. Bardzo ładnie to wszystko tam wyglądało, przyroda odzyskała ten teren i no, powiem wam, że kolorowo ładnie było. Nie było tak tutaj, tak jak tutaj, nieprzyjemnie, tak pusto, tak szaro, buro i ponuro. Oczywiście były gdzieś tam porzucone budynki w lasach i no, wyglądało to wszystko ogólnie strasznie, takie zniszczone, tak, ale to się z tego miejsca... shit! Z tego... hamujesz! Z tego miejsca robią się takie drugie międzyzdroje. Tam bardzo dużo ludzi teraz przyjeżdża zwiedzać, nie? No ja też bym chciał tutaj pozwiedzać w grze, zobaczcie jak ta mapka wygląda. Tutaj, rzecz jasna, mamy pewnie te najciekawsze miejsca. Ej no, nigdzie nie można pojechać. Mamy pewnie tutaj wszędzie te najciekawsze miejsca i możemy je pozwiedzać, ale musicie być pewni tego, że jakby tutaj ta mapka będzie no raczej tak symbolicznie przypominała ten Czarnobyl, nie? Takie najciekawsze miejsca i tyle. A tak jeden do jednego to wiadomo, że nie będziemy mieli tego odwzorowanego tutaj, nie? Okej.
To już sobie wszystko powiedzieliśmy, już chyba wszystko wiecie na temat Czarnobyla. Lucek jak zwykle... No, wszystko wam powiedział doskonale, prawda? To co, jedziemy sobie drogą. Droga wygląda na to, że na razie jest dosyć przyjemnie tutaj. Takie mam teraz wrażenie, że gdziekolwiek nie pojadę, to jest ta radiacja. No te znaki wszędzie są rozsiane. Nie wiem, od czego ta radiacja zależy. To wygląda tak, jakby... O, właśnie. Hamuj. Kurde, strasznie. To wygląda tak, jakby ta radiacja była w tych takich ciemnych dołkach? Czy coś? Nie wiem. No ale tak łatwo sobie tej mapki nie przejedziemy. No bo jest tu znowu kolejny ukryty wróg. Tak jak zawsze jest to błoto, albo jakaś rzeka, czy góra, czy las. Tak tutaj jest niewidzialna przeszkoda, czyli radiacja, którą ciężko jest zlokalizować, tak? Trzeba jakoś jechać naokoło, żeby ogarnąć. No dobra, pojedźmy sobie tutaj. Tu jest jakaś znowu droga. To zbyt łatwe, żeby było... Wow! To zbyt łatwo, żeby tam... Nie, no tam raczej nie będzie fajnie. O, chyba tu mamy Prypeć, dojeżdżamy do Prypeci. No, szkoda, że tu wszędzie jest ta radiacja. Ja bym chciał mieć ciężarówkę, która wytrzyma tą radiację bez problemu, ale wygląda na to, że możemy mieć z tym problem. To wygląda jak Prypeć. Ooo, i patrzcie, jakie uszkodzenia od razu. Hamuj, rzesz. Kurde. Dojedziemy tam, czy nie? Chciałoby się jakoś grę zapisać, ale tu nie ma zapisów. Nie. No, o, ja pierniczem. No, strasznie. Ja wziąłem sobie ten tryb najtrudniejszy, no bo najłatwiejszy, to po co mam grać? To się zaraz przejdzie całą grę i do domu, nie? No dobra, to wiecie co, te tory wyglądają tak w miarę. O, a tu są chyba te opuszczone pojazdy takie różne. O. Jeśli macie ochotę, pojedźcie sobie tam do Czarnobyla. Wyjazd nie musi was kosztować dużo, a naprawdę są tam różne takie wycieczki zorganizowane, oni tam już biznes zrobili na tym niezły. Ojej, ręczny mi się zaciągnął, próbowałem kamerę zmienić, dammit. O Boże. O, hops i go. Dobra, spróbujemy sobie tutaj jakoś przejechać. Naprawdę trzeba jakoś powyznaczać tę trasę. Ej, o, a, no i jak mam niby grać? Ledwo się mi udało stąd wyjechać, już myślałem, że będzie koniec gry. Muszę teraz wrócić do garażu, naprawić ciężarówkę, jechać z powrotem, ale chyba mam pomysł. Bo tutaj ta radiacja jest praktycznie wszędzie, gdzie się pojedzie i... Chyba trzeba grać tu na tej zasadzie, że po prostu jedziesz na pałę i musisz przejechać i koniec, nie? Przez tą radiację. Jakby... Wydaje mi się, że to jest trochę nawiązanie do tego, z czym borykały się osoby podczas... podczas walki z tym kataklizmem, bo bez praktycznie żadnego zabezpieczenia szły gasić pożar, którego się ugasić nie dało, jak pewnie wiecie lub nie wiecie. No. Więc my też musimy tutaj lecieć na przełaj, prawdopodobnie rozpędzić się ostro na drodze, więc myślę, że użyjemy sobie drogi asfaltowej jako naszej takiej drogi, no, transportowej do wszystkiego i pojedziemy prosto na następny garaż. Może jakimś sposobem uda nam się poodkrywać jakieś pojazdy. Ok, ciężarówka naprawiona. Ops, możemy jechać. Paliwo nam się tutaj już trochę wypaliło. I teraz tak, mamy tutaj drogę. Wyłączamy blokadę dyferencjału, żeby ciężarówka była bardziej manewrowna. Straszna jest ta kamera tutaj, Jesus. Będę narzekał, bo naprawdę. Ok. Gaz. Jedziemy tą drogą tutaj prosto. Łata. Idziemy tą drogą tutaj prosto. Widzicie, tutaj była przez chwilę radiacja. Kopnęło mnie tam trochę.
I skręcimy zaraz tu w lewo. I gaz do dechy. Mamy trójeczkę. Tu będzie mocno biło mnie, nie? Ale powinno zaraz przestać. 22, 6 i proszę bardzo. I tu mamy gdzieś teren do odkrycia po lewej stronie. O, jest. To ja bym, najlepiej by było tutaj przyczepkę zostawić. Odkryjemy sobie ten teren. Czekaj, tu będzie, o Boże. Jak to zrobić, muszę mychą. Hops. Dobra, teraz skręcamy tutaj. Znaczy muszę najpierw... O, skręcamy tu. Cyk. I mamy odkryte. Nie ma tu radiacji, całe szczęście. Popatrzmy, jak wygląda mapka. Patrzcie, patrzcie. Teraz w miejscach, gdzie byliśmy, mamy oznaczone, w którym miejscu była radiacja, nie? Wygląda na to, że to nie są takie regularne okręgi. I... Radiacja pokazuje się tylko tam, gdzie byliśmy, prawda? Nawet jeśli odkryjemy teren, to... To się jakby nie liczy. Tutaj mamy belę z drzewem. No i oczywiście naszym zadaniem, jak to Spin Tires, będzie je dostarczyć tam, gdzie trzeba, nie? No. Także mapka wygląda na dosyć trudną. Nie dość, że zwykłe, standardowe Spin Tires jest dość trudne już z natury i trudniejsze od Mudrunnera, to jeszcze dodatkowo mamy utrudnienie w postaci takiej oto radiacji. Bawcie się dobrze, dosłownie. I się zakopałem prawie. Dobra. Myślałem, że uda mi się do przyczepki wycofać. Muszę ją zabrać, żeby odblokować kolejny warsztat. To się na pewno przyda. Czyli co? Opcja jest taka, że rozpędzamy się i przejeżdżamy jak najszybciej przez radiację. A tutaj nie jestem pewny, ale to jest chyba szkoła w tym miejscu. Ale nie dam sobie łba uciąć. Chciałbym bardziej Prypeć zwiedzić. Tu oczywiście można zabawić się bardziej w zwiedzanie, no ale chyba najważniejsze jest to, żeby pokazać wam, jak to wszystko wygląda. Już jakbyście grali sobie normalnie, nie? Okropna jest ta kamera. Jesus. Ja pierniczę. Masakra. Naprawdę. Tylko dla tej kamery wolę grać Mudrunnera. Okej. Okay. Tu nie mapa. To będzie tak. Cyk. Move closer. Okej. Okay. Tu. Aha, bo jak mam to zaawansowane menu, to... Sprawdźmy teraz. To mi się ręczny zaciąga. O Boże. Muszę odjechać kawałek tu. Cofać. Cyk. Teraz. Gdzie jest moja myszka? Nie chcę obracać teraz kamerą. Dobra. Pyk. Pyk. I pyk. Jedziemy na garaż. Czyli co? Rozpędzamy się tą drogą, piękną drogą szosową. Tutaj mamy do ładowania drzewa. Musimy znaleźć oczywiście odpowiednie maszyny do ładowania tego drzewa. No ale to jest pieśń przyszłości, prawda? Tak to wygląda. I spróbujemy sobie odblokować ten garaż. Czyli naszym zadaniem będzie tutaj postarać się oczywiście jak najbardziej unikać tej radiacji, bo od radiacji niszczy nam się ciężarówka. Co jest spoko, dodatkowe utrudnienie w Spin Tires, co jest zawsze dobra rzecz. Tu mamy trochę drzewa, możemy jechać w tę stronę tutaj, o ile będzie to dobry wybór. Aha, całkiem niezły.
Całkiem niezły wybór. Tutaj sobie pojedziemy, pyk. Powoli, powoli. Ta ciężarówka nie ma żadnych modyfikacji, jeśli chodzi o opony. Więc te standardowe, które tutaj mam, muszą sobie poradzić. W każdym razie skręt w tę stronę był dobrym pomysłem. I patrzcie, tutaj mamy prawdopodobnie Prypeć. Prypeć jest bardzo duża i ogólnie te budynki są faktycznie bardzo wysokie. Mógłbym powiedzieć śmiało, że nawet wyższe od niektórych naszych tutaj często spotykanych w Polsce bloków. Chociaż też są oczywiście u nas w Polsce bloki bardzo wysokie, kilkunastopiętrowe, aczkolwiek no tam to też było bardzo wysokie. Miało być takie nowoczesne miasto, tak? Przy nowoczesnej elektrowni atomowej. Prawie że free energy, nie? I sami wiecie, jak to się skończyło. Okej. Ja bym zerknął na mapkę. O, nie no, kurde, jesteśmy... To już tutaj jest. A bo to jest to! Tylko ta kamera... Jezus. To jest to tutaj. To jest garaż, ja sobie ten punkt zaznaczyłem i nie cyk. I chyba będziemy mieli odblokowany garaż, bo musimy tutaj 4 sztuki punktów garażowych dostarczyć. Tamuj i gitara. Pyk, teraz musimy kliknąć tutaj. Oh yeah. No i dobra, zrobiliśmy to. I teraz tak. No już dobrze, wziąłem sobie bardziej taki hardkorowy pojazd, który myślę, że lepiej może mi poznać tę mapkę. I pojedziemy sobie w parę takich ikonicznych miejsc Czarnobyla, żeby pokazać mniej więcej, jak wygląda ta mapa. Odpaliłem sobie na takim luzackim trybie arcade'owym mapę, ale pewnie radiacja też będzie się tutaj włączać. Damy jakoś radę, nie? Najwyżej będę się cofał do garażu. Więc tak, zwiedzimy sobie tutaj te tereny, zobaczymy, jak to wygląda. Pokazałem wam przed chwilą, jak wygląda granie, jeśli mamy włączoną radiację i chcemy dostarczyć jakiś towar z jednego miejsca na drugie, z czym trzeba się borykać. No i pewnie jeszcze parę niespodzianek by mnie tam spotkało, gdybym próbował jakichś takich... Okej, naprawiony. O, czekaj, coś tutaj mogę sobie załadować. To jest też nowa ciężarówka, która została dodana do gry. Możemy sobie inne koła montować. I tutaj możemy jakieś przyczepki dać. Spoko. Weźmy sobie takie opony. Może będą bardziej przyczepne. Patrzcie, że w tym pojeździe skręcają się chyba wszystkie koła. Skręcają się te środkowe? No nie wiem. Ciężko powiedzieć. Chyba przednie i tylne tylko się skręcają. Jeszcze nim nie jeździłem, więc jest to coś nowego dla mnie. Okej. Dobra. I tutaj mamy co? Idziemy sobie tutaj zwiedzać. No, jest to mocno stylizowane Czarnobylem. Niektóre obiekty faktycznie są wykonane bardzo ładnie. Także można powiedzieć, że jest to Czarnobyl. Pyk. Znaczy no, Prypeć i oko Moskwy, te wszystkie takie obiekty, które znamy, prawda? Ciekawe, jakby się jeździło w takim samochodzie w rzeczywistości. Tak, swoją drogą. Kurde, ta kamera. Masakra. Stanę szału chyba z tą kamerą. Naprawdę. Ból dupy totalny. Zobaczmy, co jest tutaj. Pewnie będziemy mieli co nieco napisane. Zdaje się, że może być to odbiornik oka Moskwy, bo oko Moskwy miało nadajnik i odbiornik, ale nie jestem pewny, czy to jest to. Czy to jest jakaś stacja przesyłowa do energii? Nie mam pojęcia. Bo ja byłem chyba tylko w nadajniku oka Moskwy. 40 rośnie radiacja, 39, dobra, spada, okej. Bardzo mocno tutaj rosną uszkodzenia. Trzeba niestety przez nie przejechać i jakbyśmy grali sobie tak normalnie,
to albo trzeba właśnie szukać innego wjazdu w to miejsce, albo trzeba mieć przyszykowany pojazd, który będzie nam cały czas naprawiał samochód, prawda? Albo będzie miał jakiś zestaw naprawczy przy sobie. W zasadzie mądrze by było też wziąć sobie taką przyczepkę do tego samochodu z jakimś zestawem naprawczym, nie? To w takich kryzysowych sytuacjach, jakbyśmy chcieli tutaj ten teren odkrywać, to zawsze możemy się naprawić. I chyba tak zrobię, jak się zaraz zresetuję do garażu z powrotem, bo pewnie jak tylko napotkam jakąś radiację za moment, to już będzie po mnie. Okej. I ja nie wiem, co to jest za miejsce. Ja chyba nie byłem, jak byłem na tej wycieczce w Czarnobylu, to chyba tutaj nie byłem. Odkrywamy sobie jakąś ciężarówkę do pracy. Być może przydałoby nam się do transportu. Tak, tutaj cały czas jest włączona blokada dyferencjału w tym pojeździe, więc jest taki mało sterowny. Cały Czarnobyl w rzeczywistości to jest jeden wielki las. Prypeć, właściwie drzewa są na wysokości tych wielkich budynków, bloków. Naprawdę ciężko tam cokolwiek dojrzeć, nie? Ciężko tam się jakby ogarnąć z tym miastem, pooglądać, zobaczyć. I większość tych okolic tam wokół elektrowni to są lasy. Wszystko jest strasznie zarośnięte i tak jak jedziesz sobie wzdłuż tych lasów, to nagle tak patrzysz sobie w prawo albo w lewo i okazuje się, że są tam domy, budynki, normalnie zarośnięte w środku lasu. I to nie jest tak, że jest tam jeden dom, czy... Uuu, shit! Cofaj. Tutaj może jeszcze? Nie. I to nie jest tak, że tam jest jeden budynek, czy dwa, tylko jest cała zgraja tych budynków. Okej, teraz weźmiemy sobie właśnie przyczepkę naprawczą do naszego zestawu. Zobaczmy, jak to wygląda. Uuu, shit! A dobra, nie jest takie duże, jak myślałem, że będzie, bo w Madranerze mamy taką naczepę aż, która wygląda bardzo podobnie zresztą do tego. Szkoda, że tak twórcy się tam poróżnili z tymi dwiema grami, nie? Masakra. No ale tam, gdzie są pieniądze, tam są problemy. Sami wiecie, nie? Ja osobiście wolę Madranera, chociaż Madraner jest stworzony przez ponoć tego dewelopera, który zabrał niby cały ten projekt, nie? Okej, wiecie co? Spróbujemy dostać się bliżej elektrowni. Spróbujemy przejechać przez ten płot albo znaleźć jakiś przejazd gdzieś niedaleko. W zasadzie to powinienem mieć odblokowane to na mapce, gdzieś wjazd jakiś. O, jak widzicie, ta mapka wygląda jak z jakiejś gry wersji alfa, nie? No, nie wygląda to dobrze. Możliwe, że gdzieś tutaj wjazd jest, tylko trzeba dobrze poszukać. Gdybym był twórcą gry, który by chciał odzyskać Spin Tires, to bym raczej zrobił wjazd do elektrowni. Dobra, pojedziemy tutaj, zobaczymy. Może tutaj będzie coś ciekawego. Strasznie mocno działa tutaj force feedback. Muszę aż dwiema rękami trzymać kierownicę, żeby mi nie urwało jej, nie wyrwało. Tu jest kawałek bramy jakiejś, jakiś wjazd, szlaban. Myślicie, że mogę ją sforcować? Co wygląda na masywną, więc raczej wątpię. Raczej bym szukał jakiegoś przejazdu przez ogrodzenie. Lipa. Trzeba użyć wyciągarki. A? Tu nie ma. A jest wyciągarka. Wow. Tu możemy się coś... Nie, wolę chyba do tyłu wycofać. I teraz... tak. Tutaj ciągnęło wyciągarko. To jest ręczny. No nie gadaj, że... Trzeba... Nie, tu się odczepia. No dobra, udało mi się jakoś wydostać z tego miejsca. Łach, ta kamera jest. Jezus, ona sama się przemieszcza czasami. To jest najgorsze. Dobra,
Idziemy gdzieś tu pod górę. Szukam jakiejś przerwy w ogrodzeniu, ale widzę, że ona się kończy w lesie gdzieś tam. Znaczy to ogrodzenie kończy się gdzieś tam w lesie. I... chyba nie będzie tam przejazdu. Znaczy, wierzę, że jest jakaś taka opcja, żeby się tam dostać. Musi coś być, no kurde. No ale jest, elektrownia. Stąd chyba mamy najlepszy widok na nią. I nie ma jeszcze tego takiego drugiego sarkofagu. Oczywiście ona jest w bardzo takiej zminiaturyzowanej formie, ta elektrownia. Bo w rzeczywistości jest tam dużo innych konstrukcji, są jeszcze oddzielne nowsze bloki. Tak, bo to nie jest tylko tak, że to jest jeden blok. Znaczy jeden blok. Jedna konstrukcja, w którym znajdowało się kilka bloków, tylko jeszcze jest tam całkowicie oddzielny blok. Została stworzona, wybudowana. Wybudowany został cały taki budynek, który miał jakby... Kurde, jak tu głęboko. Fajnie, podoba mi się to. Okay, wyciągarki nie włączę, shit. Także został tam... Została wybudowana cała taka jakby... Całe takie miejsce, gdzie składowane są wszystkie pojazdy biorące udział w budowaniu drugiego sarkofagu. Tego już, który został niedawno ukończony w tym roku, w 2019. Jak nagrywam ten odcinek. Więc tak, to są cały czas aktualne sprawy z tym Czarnobylem. Warto się tam wybrać i zobaczyć, jak to wygląda, poznać historię tego miejsca. Okej, okay. Tu jest elektrownia z drugiej strony, bardzo blisko pierwszego garażu. Au, kurde. Spróbujemy znaleźć jakieś tutaj miejsce do wjazdu, tylko trzeba się pośpieszyć, bo... 13, 11, okej. Okay. Aaa, ta kamera, nie wiem co robić, fuck. Ej, chyba nie przejedziemy, prawda, bo wjedziemy do tej wody. Nie widzę tu opcji, żeby się tam dostać, chyba że tam przy końcu jakoś jest możliwość. Dostać się do elektrowni. Spróbujemy jeszcze tam. A, próbowałem tam dojechać i bardzo fajnie się sterowało kamerą, więc wywróciłem się o jakiś patyk. Okropna jest ta gra pod względem kamery. Psuje całe doświadczenie grania w nią. Masakra. No już dobrze, dajmy spokój tej elektrowni. Jedźmy gdzieś w kierunku budynków, Prypeci, oka Moskwy. W sumie tam kawałek dalej, bo gdzieś oko Moskwy, nie? Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, raczej ten pojazd powinien sobie z tym poradzić. Tutaj jakby nie liczę na to, że będziemy robić jakąś misję Jesus. Czy coś, tylko po prostu chcę wam pokazać tę mapkę. No i musimy stąd jakoś wypełznąć. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodźmy sobie zobaczyć może tutaj, co jest. Na tej mapce jest jakiś tam budynek. I jest jakiś... to chyba transformator czy coś. Może być coś takiego. Tam jest jakiś wjazd, zobaczmy. Co to może być w tym miejscu? Tak, tam będzie chyba dosyć duża radiacja. Już mi obraz twitchuje. Proszę. O, dobra. Jedziemy, nie boimy się. 3. Proszę, tylko kawałek był. Kawałek była jakaś radiacja. Coś tam widzę. Co to jest? Dalej jest jakiś ciekawy budynek, chyba charakterystyczny. Chciałbym zobaczyć w Prypeci jeszcze tą taką huśtawkę i diabelski młyn. Oczywiście diabelski. Chodźmy może tutaj. Kojarzę tego budynku.
jest składowisko tych wszystkich śmigłowców, zniszczonych pojazdów gdzieś w tym miejscu. Albo jest ślepy zaułek po prostu, też tak może być. Dziwa mać. Jakiś transformator, albo coś. I jakiś las. Co więcej tu mamy? Zobaczmy. O. Chyba jakiś dźwig. Chyba na górę jeszcze można gdzieś wjechać. Czekaj, zobaczę, czy to jest fragment, koniec mapy już, bo to może być końcówka, ale nie, tu jeszcze dalej można gdzieś sobie pojechać. Nie no, powiem wam, że dosyć spora jest ta mapa. Jest może taka duża jak w GTA 5, ale... Tu mamy fragment jakiejś instalacji. O, fuck. A, się zakopałem, dobra, na tym wiedziałem. Moment. Zbliżymy sobie trochę widok, bo nie wiem, gdzie jadę. Aha, tutaj pewnie jest jakieś składowisko drzewa i tu by trzeba było dostarczyć to wszystko, nie? Ale nie wiem, czy przejadę przez te takie przewody. Chyba od ciepła, nie? Od ciepłej wody jakieś przewody, ale patrz, tu można wjechać. Chyba. Tam jest jakiś dół. Aha, zarwany. Dobra, strop. Spróbuję tutaj zeskoczyć. Fajnie, że to jest tak, że jest taka mapka, gdzie jest faktycznie więcej budynków. Jest ciekawiej, nie? Okej. A, te przewody nie są zbyt dobrze wykonane. Te takie, nazwijmy to kolokwialnie, rury. Aha. Dobra, moment. Ani do tyłu. O, czekaj, coś opona łapie. Fizyka w tej grze jest genialna, nie? Dobrze, postanowiłem wziąć coś bardziej adekwatnego na te tereny, żeby łatwiej było nam zwiedzać to wszystko tutaj. O kurde. Tu błoto jest sromotne, zobaczcie. No, nawet coś tak wielkiego potrafiło się tu zakopać. Kurde. Napęd na wszystkie koła, blokada dyferencjału i dalej jest lipa. Próbujemy. I jedziemy sobie teraz zwiedzać prawdopodobnie Prypeć. Nie wiem, albo oko Moskwy. No zobaczyć jakiś taki bardziej charakterystyczny budynek. Znaczy, co może być bardziej charakterystyczne niż zwiedzanie elektrowni, którą już sobie zwiedziliśmy. No ale jest tu jeszcze parę takich budynków, które dobrze znamy z tych klimatów, prawda? I możliwe, że nie wszystko wam pokażę, więc część rzeczy będziecie musieli sobie odkryć sami, kupując ten dodatek za 17 zł. No, żeby was zachęcał, no. Oczywiście chcę wam pokazać jak najwięcej, ale zawsze jakby, jak pokazuję jakąś grę, to staram się nie ogrywać wszystkiego, żebyście też mieli jakąś taką dawkę niespodzianki, nie? I tutaj wjeżdżamy sobie do środka, to chyba Prypeć jest. Chyba tak, ej! Jest nawet dosyć zarośnięte, tak jak w rzeczywistości, jakbyśmy teraz sobie pojechali. Zresztą możecie sobie oglądnąć mojego vloga, relacje na moim drugim kanale Łukasz Kos. Tam możecie zobaczyć, jak to wygląda. O kurde, to miejsce znam. To miejsce bardzo dobrze znam. Dokładnie w tym miejscu sobie stałem. Cyk. Tam była dalej sala gimnastyczna, ale już tutaj jej nie ujęli, taka duża. Do tego budynku tutaj naprzeciwko, gdzie jest napis na dachu, sobie wchodziłem. Oczywiście tam nie bardzo można było wchodzić, ale ja sobie wszedłem. I tutaj powinien być za tym budynkiem plac zabaw raczej. Także musimy go jakoś ominąć. Fajnie tak sobie po mieście pojeździć, nie? W końcu jakaś miejska robota, kurde. Dobra. Tu powinno to tu gdzieś być. Tu jest odkrywanie terenu. O, jest. Proszę bardzo. Hops. No nie, no taki, kurczę, wielki kombajn powinien przejechać przez to drzewo. No, hello. Okej, wracamy sobie tutaj. Mobyla.
tu powinna być karuzela, jest, o tak, jest nawet dosyć fajnie odzwierciedlony ten taki boks na samochodziki elektryczne, takie jakby poduszkowce w starym stylu, wiecie o co chodzi, czy nie? I tutaj mamy diabelski młyn, mamy też karuzelę i tam było jeszcze parę innych rzeczy, ogólnie ten teren jest bardzo duży, ale mamy sobie coś takiego, więc tego szukałem właśnie. I cyk, cofamy. Ta karuzela była też w Call of Duty, nie? Modern Warfare? Już nie pamiętam, ale robiłem tę misję, pamiętam. Tam było trzeba iść z snajperem. Trzeba było siedzieć w krzakach, żeby ktoś nie zauważył. Pamiętam, że to była kiedyś jedna z najlepszych misji w jakikolwiek strzelance kiedykolwiek zrobiłem, więc byłem zadowolony mega z tej misji, fajnie mi się w to grało. A teraz mamy sobie parę innych gier, które odzwierciedlają nam Czarnobyl, no i do listy tych gier dołączyło też Spin Tire, gdzie możemy pobawić się bardzo fajną, realistyczną fizyką samochodu. No ale mamy jeszcze Czarnoblajta polskiego z Gliwic bodajże? Gliwic Studio. Robi grę, gdzie właśnie sobie musimy poradzić w tym surowym świecie. Grałem w nią już też. No i jeszcze jest oczywiście Klimat Stalker, tak? Dobrze mówię? I tak wszyscy podjarani są tą grą Stalker, zwłaszcza osoby, które gdzieś tam są bliżej okolic Ukrainy, że to taka fajna gra jest i tak dalej, no bo może jest fajna. Ale w rzeczywistości stalkerzy to nie są jacyś tam poubierani faceci, którzy gdzieś tam się zabijają, Huk wie o co, i walczą z potworami. Tylko to są taki chłopacy, którzy szukają sobie jakichś fajnych zajęć i chcą przeszukać to miasto. Po prostu rządzi przygód ludzie, młodzi przeważnie, nie? Nie w jakichś tam maskach czy coś, tylko po prostu w normalnych ciuchach gdzieś tam sobie chodzą. I jak byłem właśnie w Czarnobylu, to a konkretnie w Prypecie, to najpierw widziałem tych dwóch chłopaków, jak sobie szli z plecakami, normalnie ubrani i tak dalej, a potem widziałem już, jak ich straż zgarnęła, tak? I tam jakieś oni mieli z tego tytułu na pewno nieprzyjemności, delikatnie mówiąc. Nie można tam chodzić bez pozwolenia, a pozwolenia akurat w tamtych rejonach świata załatwia się czystą korupcją. Jak to tam działa? Zresztą w całej reszcie świata nie jest inaczej, tylko się wszyscy łudzą, że jest inaczej. No ale to już jest temat na inną pogadankę. My tutaj musimy zbadać mapę do końca, bo jeszcze parę pewnie ukrytych rzeczy gdzieś tutaj jest i coś widzę po prawej stronie interesującego. Jakiś obiekt, a może jest to pojazd do odblokowania, nie wiem. Może będziecie musieli zwiedzić to sami. Coś tam jest ciekawego po prawej stronie było. Ale zostawię to wam, ok? Zostawię to wam, bo wy pewnie też żądni przygód stalkerzy chcecie zwiedzić tę mapę do końca. No tam po prawej coś jest. Zobaczcie sobie, nie kosztuje dużo, aczkolwiek nie każcie mi grać w tę grę, nagrywać jej, bo okropnie pracuje tu kamera. Ja czekam, aż naprawią kamerę i działanie tej gry, bo po przesiadce z Madranera to nie mogę po prostu. No nic, zapraszam was na kolejny odcinek, dzięki wam, że byliście na tym. Pamiętajcie, żeby zalajkować ten film, jeśli wam się podobał, a jeśli wam się nie podobał, to też polecam zalajkować. Co bym miał więcej widzów i jak więcej widzów przyjdzie, to więcej będą lajkować i im też powiem, żeby lajkowali. No tak, chyba szczerość to podstawa. Trzymajcie się, hejka!